Witamy w Melanżownia TV. O, posłuchajcie, niespodzianka. Nie było mnie w weekend, wracam, a tu boom! Świeżutka, pachnąca, red, czerwona siódemka od wydawnictwa Lucrum. Najgorętszy hit tego sezonu. Nie wiem, gdzie jest ten sezon, ale hit to bez wątpienia jest, tak? A co więcej, to nie tylko egzemplarz dla nas, żebyśmy się cieszyli tym dosyć niespodziewanym polskim wydaniem tego tytułu, ale też mamy dwa wspaniałe, zafoliowane egzemplarze, które mogą trafić w wasze ręce. Dobra, Bartek, przyznaj się, to zupełnie mnie wziąłeś za skoku. Co, standardowy konkurs? Konkurs będzie standardowy, taki jak robiliśmy do tej pory. Czyli jeden będzie dla użytkowników Facebooka, a drugi będzie można zdobyć, biorąc udział w naszej familiadzie. Tym razem familiada zahaczy o temat świąteczny. Słuchajcie, to świąteczno-numeryczny chyba musi być jakaś numerologia. Oczywiście pytania w naszej familiadzie będą bardzo rozległe, to znaczy nie trzeba się wykazać żadną wiedzą. Zwłaszcza wiedzą szczególną. Tylko trzeba się wykazać własnym gustem. Ewentualnie wyczuciem, co mogą myśleć inni. Jak to w familiadzie, to wiecie. No. Bartek, kiedy wreszcie do familiady będą suchary? Bo przepraszam, bo zasady familiady to już wszyscy znają, a jak ktoś nie zna, to zobaczy sobie w opisie tutaj na dole. No ale bez suchara to nie ma familiady, no. Na rozwiązanie konkursu. Tym razem się trzymam za słowo, nie będzie ten. Postaram się. No. Oprócz tego, że robimy konkurs, musimy też dodać, że jesteśmy poniekąd patronem wydania. No, tak, wielkie słowa. Wielkie słowa. Nasze wielkie słowa znajdują się tutaj na boku pudełka, więc... Tak, tym razem piękne zdanie, które ma być chwytem marketingowym, wymyślił Łukasz. To akurat jest bardzo, bardzo prawdziwe. Jak to wiecie, no bo zobaczcie, jesteśmy fanami Karla Czadyka i w ogóle gry wydawnictwa Smadi są u nas na propsie, więc bardzo się cieszymy, że Lucrum coś od tego dosyć jednak niszowego publishera zaszczepiło na nasz rynek. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo, tak? Innowacje, Red 7, jeszcze co najmniej kilka tytułów by się nadało. Może Felty na przykład. Nie wiem, czy to nie za bardzo logiczne, suche. No dobra, kiedyś pogadamy sobie co i jak, na pewno tych tytułów nie brakuje. Tak, oczywiście nie robimy w tym momencie recenzji, dlatego że recenzję zrobiliśmy już dawno temu. Tutaj znajdziecie link do naszej recenzji, polecam ją obejrzeć. Zdradzę tylko tyle, że naprawdę zachwycaliśmy się tą małą gierką. No tak jak zresztą kawał planszówkowego narodu. Wiecie, jak nie chcecie kupować, no to trudno, tak? Ale zawalczyć w konkursie na pewno warto. Tak, no też trzeba dodać. Gra dostała 4 nominacje do Golden Geeka w kategoriach, już dokładnie nie pamiętam, ale chyba Card Game, Party Game, Most Innovative Game i jeszcze jakieś czwartej, której nie pamiętam. Też warto dodać, że gra w pewnym miesiącu, gdzieś tak w połowie tego roku, ponieważ gra została wydana w roku zeszłym, doszła do pierwszego miejsca na liście Top Most Played Game wśród użytkowników BGG. Nie wiem, Bartek, kiedy ty masz czas na sprawdzanie tych wszystkich statystyk. Ale dobrze, widzisz teraz. Niektórzy się interesują, daj mi możecie. A okazja jest dobra. Dobrze, Bartek, kończymy chyba, co? Bierzcie udział w konkursie. Zasady będą opisane, tak jak wspomniałem, poniżej. Na Facebooku trzeba nas niestety polubić, jak już kiedyś wspomniałem, no wiecie, no. Trzeba dbać o popularność, no więc coś za coś. A familiada wymaga subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Tak, tutaj proszę, wielki przycisk. Wciskajcie, oglądajcie nas i wygrywajcie nagrodę. Cześć!